Dzień dobry, witamy Państwa na oficjalnej konferencji reprezentacji Polski poprzedzającej mecz towarzyski Polska-Słowenia, który jutro o godzinie 20:45 zostanie rozegrany na stadionie Wrocław. Witamy gości i uczestników konferencji dzisiejszej. Jest z nami selekcjoner Adam Nawałka. Dzień dobry. Oraz trzech zawodników: Igor Lewczuk, witam. Bartosz Bereszyński i Kamil Wilczek. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Mamy na sali mikrofony, proszę korzystać z mikrofonów i zgłaszać się do pytań. Proszę, Piotrek. Dzień dobry, Piotr Wierzbicki, Football Face. Pytanie do trenera. No jak, czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o skład reprezentacji Polski? Jak duże będą zmiany, jak wielkie eksperymenty? Domyślam się, że całej jedenastki nam tutaj trener nie poda, ale mniej więcej taka, żebyśmy mieli pojęcie. Co do decyzji personalnych, po dzisiejszym oficjalnym treningu taktycznym będziemy podejmować ostateczne decyzje, zarówno jeżeli chodzi o ustawienie personalne, jak i również strategię naszej gry. Doskonała okazja do tego, żeby dać szansę wielu zawodnikom, którzy wyróżniali się w rozgrywkach ligowych. Bardzo mnie to cieszy, tym bardziej będzie to, no, można powiedzieć, świetny sprawdzian, potwierdzenie przydatności do meczów w reprezentacji Polski i liczę na bardzo dobrą postawę właśnie wszystkich zawodników. Dzień dobry, Robert Sitnicki, NC+. To w nawiązaniu jeszcze do tego pytania kolegi, czy po pierwsze, czy będzie Pan chciał skorzystać jutro z tych wszystkich zawodników powołanych, a którzy nie grali w tym meczu w Bukareszcie, a dwa, wiadomo, że mamy, zimno jest, mamy, wiadomo jaki jest charakter tego spotkania, piłkarze już są myślami przy meczach ligowych, czy w jaki sposób Pan będzie chciał wpłynąć na mobilizację zawodników na to spotkanie jutrzejsze? Dziękuję. Dla każdego z zawodników powołanych na mecze reprezentacji Polski to przede wszystkim jest zaszczyt, honor i pełna determinacja co do meczów. Przynajmniej tak było do tej pory, że nie musiałem dodatkowo mobilizować zawodników, bo jest zimno, bo jest za gorąco. Rozmawiamy tutaj o bardzo poważnych sprawach, o meczach reprezentacji, gdzie wszyscy chcemy, aby polski futbol prezentował się jak najlepiej i świadomość zawodników naprawdę jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o takie podejście do meczów reprezentacji. Stąd wierzę gorąco w to, że zawodnicy, którzy jutro zarówno wyjdą w podstawowym składzie, będą grali na 100% swoich możliwości, a może dodadzą jeszcze więcej, bo wiemy doskonale, że aby nawiązać walkę z najlepszymi, mówię tutaj w kontekście eliminacji, mówię tutaj w kontekście o Mistrzostwach Świata, to trzeba tym bardziej wyznaczać nowe granice, jeżeli chodzi o własne możliwości. I jak do tej pory właśnie tak było. Ostatni mecz naszej drużyny pokazał, że ten potencjał jest bardzo duży. To, co mówiłem po Mistrzostwach Europy, że jeszcze po dobrym wyniku, że jeszcze są rezerwy, było potwierdzeniem. Wprawdzie mieliśmy trochę kłopotów po mistrzostwach, aby na nowo wejść w odpowiednie tory, tak aby cały czas iść do przodu, krok do kroku, krok po kroku iść do przodu, zarówno pod względem taktycznym, jak i również pod względem właśnie mentalnym. I był to, myślę, bardzo dobry okres, świetne doświadczenie dla wszystkich i z pewnością będziemy z tego korzystać. Mecze reprezentacji międzypaństwowe, towarzyskie służą temu, aby doskonalić grę w ustawieniu, jaki stosujemy. Mamy
dwa sposoby gry, zarówno z dwoma napastnikami, jak i z jednym napastnikiem. To staramy się wprowadzać, czy to w meczach eliminacyjnych, doskonalić właśnie w meczach towarzyskich międzypaństwowych. I tak traktujemy to jutrzejsze spotkanie. Proszę, Jacek. Dzień dobry. Raz. Jeszcze raz mówię. Dzień dobry, Jacek Kurowski, Telewizja Polska. Panie trenerze, mam pytanie o Roberta Lewandowskiego i pana, i piłkarzy. 42 gole w reprezentacji Polski, wyprzedzony Kazimierz Dejna w tej klasyfikacji najskuteczniejszych, ale wcześniej Robert pozwolił sobie wyprzedzić Ernesta Pola, Andrzeja Szarmacha, Gerarda Cieślika, Zbigniewa Bońka i Ernesta Wilimowskiego. I te wszystkie nazwiska pod pańskim dowództwem, panie trenerze. Chciałem pana zapytać, jak przez ten czas zmienił się Robert Lewandowski, kiedy pan go pierwszy raz powołał do swojej reprezentacji i jaki jest teraz? Jak wygląda ta zmiana? Bo no, ten piłkarz jest, trzeba tutaj jasno powiedzieć, no, wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Zarówno na boisku, jak i poza boiskiem Robert jest zawodnikiem, który cały czas przed do przodu, który właśnie wyznacza nowe granice, jeżeli chodzi o możliwości, czy to reprezentacji, czy też swoje. Jest głodny sukcesu i wierzę gorąco w to, że Robert jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. To pytanie mam do Kamila. Kamil, jeśli miałbyś jakąś cechę z Roberta Lewandowskiego dla siebie wziąć, to jaka byłaby to cecha taka piłkarska? Co chciałbyś od niego zabrać? Czym chciałbyś ewentualnie naśladować Roberta Lewandowskiego? Znaczy, Robert ogólnie jest przykładem do naśladowania, tak? Roberta warto podpatrywać. Cieszę się, że mogę z nim trenować. No i na pewno cecha, którą bym chciał wziąć, no to szybkość reakcji, mądrość ustawiania się, to jest coś, czym Robert imponuje. Ale tak jak mówiłem wcześniej, Robert jest przykładem i na boisku, i poza nim, także warto go ciągle podpatrywać. Jeszcze mam jedno pytanie, jeśli mogę, do obrońców. Czy wy macie z nimi, panowie, nie wiem, który z was chciałby na ten temat odpowiedzieć, kłopot? Czy to jest piłkarz nie do zatrzymania, przepraszam, także na treningu? Ostatnio może dużo nie mieliśmy jakichś, prawda, gierek, żeby z Robertem konkurować, no, chociaż pamiętam taką sytuację miesiąc temu, gdzie wydawało mi się, że to jest sytuacja bardzo prosta, w jednej sytuacji powstrzymać Roberta, jednak Robert zrobił swoje i powiedzmy z łatwością mnie minął, więc to nie jest łatwa sprawa. Teraz. O. Na pewno Robert w większości przebywa gdzieś w polu karnym, w granicach bramki. To nie są gdzieś za bardzo moje rejony, z którymi ja się poruszam. Natomiast zdarza się na pewno toczyć pojedynek. Ostatnio na treningu przedmeczowym z Rumunią gdzieś takie sytuacje były. Na pewno Robert swoim przede wszystkim ustawieniem, tak jak powiedział Kamil, dużo wygrywa i czasami, kiedy mi się wydaje, że jestem dobrze ustawiony, a właśnie ta piłka spada tam, gdzie on jest, więc trzeba być cały czas skoncentrowanym i na pewno wiele można się nauczyć, przede wszystkim właśnie z ustawienia, dzięki treningom z Robertem. Hello, I'm from Slovenia National TV. Maybe for the coach and one player, what do you expect tomorrow? Is Slovenia some kind of preparation for Montenegro maybe? Why did you choose to play Slovenia? Zależało nam na mocnym, dobrym przeciwniku. Z pewnością również futbol Słowenii w pewnych sytuacjach przypomina grę drużyny z Czarnogóry, stąd taki nasz wybór. Cieszę się, że będziemy mogli rozegrać mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem, który jest na fali. Drużyna, która ciągle robi postępy i myślę, że w każdym wymiarze będzie to bardzo interesujący mecz. To może ja teraz jeszcze?
Dziękuję. Proszę bardzo. Piotr Janas, Gazeta Wrocławska. Ja mam pytanie do trenera. Powiedział pan, że to jest okazja, żeby sprawdzić piłkarzy pod kątem ich przydatności do reprezentacji. Powołał pan 4 bramkarzy. Czy w takim razie jutro dwaj zagrają po połowie, czy raczej skłania się pan bardziej ku temu, żeby wystawić jednego na 90 minut? Jutro będzie grało 2 bramkarzy po 45 minut. Rozumiem, że nie dowiemy się kto. Tak jak wcześniej powiedziałem, skład będzie dopiero ustalony po oficjalnym treningu, przed już samym meczem będzie podany oficjalnie. Szymon Dworczuk, Telewizja Polska. Dzień dobry. Panie trenerze, to jeszcze jedno takie konkretne najpierw pytanie. Czy już pan wie i czy chce pan zdradzić, kto jutro będzie kapitanem? Tak, wiem. To będzie kapitanem, natomiast zawsze to drużyna dowiaduje się pierwsza o moim wyborze. To drugie pytanie jeszcze, wracając do tego meczu z Rumunią. Czy musiał pan jakoś dodatkowo studzić ten entuzjazm piłkarzy po tym zwycięstwie, czy drużyna szybko po tej euforii stadionowej wróciła na ziemię i piłkarze wiedzą, że te eliminacje toczą się dalej? Nie miałem z tym najmniejszego problemu. Drużyna jest świadoma to, co przed nią. To jest dopiero początek eliminacji. Czeka nas jeszcze długa, ciężka droga do tego, aby osiągnąć zakładany cel, czyli awans do Mistrzostw Świata. Tak jak wcześniej powiedziałem, na nowo sformowaliśmy troszeczkę nasze zasady i widać, że drużyna zareagowała bardzo pozytywnie. Przede wszystkim jest głęboka świadomość i wierzę w to, że dalej tak to będzie funkcjonowało. Kamil Wójkowski, Telewizja Polska Wrocław. Mam pytanie do pana Kamila. Czy pan liczy, że jutro zagra w pierwszym składzie i też czy pan coś wie o drużynie słoweńskiej? Jak gra defensywa słoweńska, czy pan coś o tym wie więcej? Na pewno liczę na to, że zagram, ale decyzję podejmuje trener i każdą decyzję uszanuję. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę Słowenii, została przeanalizowana, była zrobiona analiza i można powiedzieć, że wszystko wiemy na temat drużyny Słowenii, jak gra. To ja, Kamil, jeżeli jeszcze mogę Cię prosić tutaj o rozwinięcie ewentualnie tej odpowiedzi. Jak Ty postrzegasz aktualnie swoją pozycję w drużynie? Czy to Cię jakoś mobilizuje, żeby walczyć o to miejsce, czy trochę frustruje, że no masz takich, a nie innych konkurentów z tym jednym na czele, no i jak sobie wyobrażasz po prostu jutro ten mecz? Na pewno dla mnie jest to wyróżnienie być w silnej reprezentacji, tak. Cieszę się, że mogę tutaj być. Czekam gdzieś tam na swoją szansę, ale podchodzę do tego spokojnie. Rywalizacja jest duża i po prostu muszę udowadniać z każdym przyjazdem tutaj, muszę udowadniać swoją wartość. Jutrzejszy mecz na pewno będzie bardzo ważny dla nas, szansa pokazania się, no i ważne będzie to, żeby to spotkanie wygrać i pokazać się jak z najlepszej strony. Proszę, Piotrek. Pytanie do Bartka Berszyńskiego. Bartek, czy mógłbyś się podzielić swoimi wrażeniami na temat gry Łukasza Piszczka w meczu z Rumunią i co dla siebie z jego występu wyciągnąłeś? To znaczy, na pewno Łukasz nie ma co się oszukiwać, jest klasowej światy, klasowej sławy bocznym obrońcą. Gra na wysokim poziomie już od bardzo długiego czasu. Pokazuje się z dobrej strony zarówno w meczach Bundesligi, jak i w meczach Ligi Mistrzów. Miałem okazję przeciwko niemu występować w moim klubie. Na pewno Łukasz jest bardzo, nie wiem co mam powiedzieć, bo naprawdę, jeżeli chodzi o jego grę defensywną, to przede wszystkim ustawienie, tak? Jest bardzo silny, bardzo szybki i na pewno, kiedy się dobrze ustawi, rzadko który boczny pomocnik jest w stanie z nim wygrać pojedynek. Co ja czerpię? Na pewno nie tylko od Łukasza, ale również od innych zawodników można się wiele nauczyć i nie tylko od niego staram się podpatrywać. Jest to moje pierwsze zgrupowanie w tych eliminacjach i na pewno bycie tutaj jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i na pewno doświadczeniem i nauką na przyszłość. Robert Błoński. Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, kadra, były już mecze, w których musiała radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, ale teraz po raz pierwszy będzie musiała zagrać bez Roberta Jarka Milka. Proszę powiedzieć, czy
Planuje pan wystawić dwóch napastników w meczu ze Słowenią, czy tak jak w Rumunii zacząć jednym zawodnikiem? Mam napisać to, że co do decyzji odnośnie zarówno personali, jak i również naszego ustawienia, w jakim będziemy grać, ustawienia taktycznego, dopiero zostaną podjęte decyzje. Mamy jeszcze trening, jesteśmy po trudnym spotkaniu, trochę kłopotów zdrowotnych i dopiero wtedy, jeżeli będzie wszystko w porządku, będzie podjęta ostateczna decyzja. Troszeczkę cierpliwości, panie redaktorze. Staramy się rozgrywać nasze mecze zarówno w ustawieniu z jednym napastnikiem, jak i też z dwoma napastnikami. I tutaj kwestią jest doboru tych zawodników, tak aby drużyna funkcjonowała na odpowiednim poziomie, żeby była dobra organizacja gry. Cały czas, myślę, robimy postępy co do zarówno płynności rozgrywania akcji, jak i również skuteczności w grze obronnej. Poprawiliśmy w ostatnim meczu naszą grę obronną, zero z tyłu. To jednak jest naprawdę bardzo dobry wynik, tym bardziej, że w ostatnich meczach eliminacyjnych traciliśmy bramki. Ma to na pewno duży wpływ to, że wystąpiliśmy w optymalnym składzie, jeżeli chodzi o blok obronny. Natomiast musimy również myśleć o tym, co będzie wtedy, kiedy będą kontuzje, czy też zawodnicy będą pauzować za żółte kartki. Stąd ten mecz dla mnie jest bardzo interesującym spotkaniem, również ze względu na to, aby sprawdzić zawodników, którzy kandydują na poszczególne pozycje. Myślę, że najdalej dzisiaj w nocy podejmiemy decyzję co do naszego ustawienia i zawodników, którzy jutro wystąpią w podstawowej jedenastce. Mogę tylko powiedzieć, że zmiany na pewno będą. Będziemy starali się wykorzystać limit 6 zmian i oby nasze plany sprawdziły się już na murawie. Ja mam pytanie do pana Igora. Ewentualnie, gdyby pan zagrał w tym meczu, na pewno też, jak tutaj słyszałem, rozmawialiście o Słoweńcach. Co pan jako obrońca sądzi o grze ofensywnej Słowenii, bo ten zespół sobie dobrze radzi też w eliminacjach? Zgadza się. Dzisiaj na odprawie zostało to nam przedstawione. Bardzo szybcy zawodnicy, silni, wysocy, prawda, więc trzeba uważać zarówno i na skrzydłach, i przy dośrodkowaniach. Zespół dobrze bijący również stałe fragmenty gry, więc jest nad czym pracować, prawda, ale to jest również dobry sprawdzian przed następnymi meczami. Nie widzę więcej pytań. Proszę, Piotrek, jeszcze jedno. Tylko prośba do trenera, bo wspomniał pan, że jakieś tam kłopoty zdrowotne są. Czy jest coś poważnego, jakiś piłkarz ewentualnie jest, nie wiem... Nie, nic takiego poważnego, co by zagrażało, że zawodnik jutro nie będzie mógł wystąpić w spotkaniu. Rozumiem, że ci, którzy coś mieli, jakieś kłopoty zdrowotne, to wyjechali, tak? Jeżeli chodzi o trójkę zawodników, to pod względem zdrowotnym wszystko było w porządku, natomiast taka była nasza decyzja wspólna. Oczywiście po informacjach, jakie otrzymaliśmy od sztabu medycznego, zawodnicy mają bardzo intensywną jesień. Musimy również myśleć o tym, aby zawodnicy byli w odpowiedniej dyspozycji zarówno w meczach naszych wiosennych, bardzo ważnych, a jeżeli właśnie przytrafiłyby się jakieś kontuzje poprzez te jesienne przesilenia, bo wiadomo, organizm trochę zmęczony, to już jest większa podatność na kontuzję. Stąd właśnie taka była moja decyzja. To było ostatnie pytanie na dzisiejszej konferencji prasowej. Dziękujemy za udział. Zapraszamy na sesję treningową reprezentacji Polski o godzinie 11:30. Pierwszy kwadrans otwarty dla mediów.
konferencja reprezentacji Słowenii o godzinie 17:00, z kolei trening Słoweńców o 17:30. Dziękujemy.